Jurassic Park to genialna trylogia filmowa, dzięki której mogliśmy zobaczyć dinozaury w realistyczny sposób. Sama seria do dziś jest jedną z najbardziej kultowych serii filmowych na świecie. Niestety po trzecim filmie, który nie był tak kasowy jak dwa poprzednie, na kontynuację przygód w jurajskim świecie musimy czekać aż 15 lat. Jednak w międzyczasie, gdy nowe filmy o parku jurajskim nie powstawały, rozwijała się inna gałęź rynku – gry komputerowe. Universal w końcu zobaczył w nich potencjał i tak oto w 2011 roku powstała gra Jurassic Park The Game, którą dzisiaj wam przedstawię. Jurassic Park The Game to gra wydana przez nieistniejące już studio Telltale Games, które jest znane z takich gier jak adaptacje The Walking Dead oraz Powrót do przyszłości. Jest to gra z gatunku przygotówki podzielona na 4 epizody, które można było kupić osobno, jak i w całości. Gameplay nie jest zbyt złożony. Po prostu musisz kliknąć przycisk w odpowiednim momencie albo odpowiednio długo przytrzymać przycisk. Jednak prosty gameplay w żaden sposób nie psuje radochy, jaką ta gra daje, ponieważ w grach od Telltale Games najważniejsza jest fabuła i postacie, która tutaj jest wciągająca i oddaje ducha pierwszego parku jurajskiego. A wszystko to jest jeszcze potęgowane przez oryginalną muzykę z filmu. I pamiętajcie, że mówię to teraz, gdy powstały już filmy z Jurassic World, a za rogiem jest kolejny film, a ta gra powstała w 2011 roku, czyli wtedy, gdy nikt nawet nie przypuszczał, że powstanie kontynuacja parku jurajskiego. Wtedy ta gra była nie lada gratką i każdy fan Jurassic Park chciał ją mieć, ponieważ pozwalała na ponowne wejście w świat parku jurajskiego. A przez fakt, jaki to gatunek growy, gra wyglądała jak interaktywny film, co dodatkowo potęgowało uczucie, że oglądamy film o parku jurajskim. Jednak przejdźmy do fabuły gry, którą początkowo zamierzałem streścić, ale wtedy film trwałby ponad 40 minut, więc uznałem, że omówię tylko zarys fabuły. Jeśli ktoś chciałby poznać fabułę w pełni, to na YouTubie są 3-4, a nawet 5-godzinne sklejki składające się ze wszystkich cutscenek w grze. Ale wracając do fabuły. Miejscem akcji jest wyspa Isla Nublar, natomiast czas akcji dzieje się w tym samym czasie, co pierwszy film parku jurajskiego. Natomiast sama fabuła opowiada dodatkową historię, która działa się podczas wydarzeń w 1993 roku. Postaciami, którymi kierujemy, to Jerry Harding, główny weterynarz parku, oraz ojciec Sary Harding i Jess Harding. Tak, tej samej Sary Harding, która widzimy w The Lost World. Przez całą grę stara się chronić Jess, swoją córkę, która jest typową nastolatką. Ciekawą świata, ale jednocześnie dość buntowniczą. W grze jest nawet scena, gdy kradnie papierosy i idzie je zapalić. Nima Cruz to najemniczka wiosny, która wraz z Milesem Chadwickiem i Denisem Nedry starają się ukraść embriony dinozaurów. Nima Cruz to tubylec wyspy. Ona i jej plemię zostało przymusowo wysiedlone z wyspy przez Ingen, a to jest także motywacja, dlaczego pomaga Biosyn. Chce zemścić się na Ingen za odebranie jej domu. Do tego ma też córkę, której chce zapewnić lepsze życie za pomocą pieniędzy, które otrzyma za dostawę embrionów. Doktor Laura Sorkin to naukowiec z parku, który rozwinęła dość dużą więź do dinozaurów i dbała o ich dobro. Ona, podobnie jak Jerry i inni, utknęli na Isla Nublar po tym, jak wyspę opuściła ostatnia łódź. Jej zamiłowanie do dinozaurów, przez które lekceważyła bezpieczeństwo innych i siebie, doprowadziło do tragedii, w której umarła inna z postaci. Ostatecznie jej miłość do zwierząt sama ją zabiła, gdy uwolniła tylozaura, który ją zjadł. Billy Yoder, Oscar Miles oraz Decaf to oddział najemników wysłanych przez Ingen, który miał uratować ludzi, którzy zostali na wyspie. Billy to przywódca oddziału. Ma spore długi w firmie, dlatego jest bardzo chciwy i gdy ma okazję wzbogacić się kosztem innych, robi to zdradzając ich. Oscar jest fizycznie silny, wysoki i muskularny, z lewym ramieniem pełnym tatuaży. Zademonstrował również wielką siłę, gdy udało mu się zabić raptora nożem. Okazało się, że Oscar był jednym z najemników Ingen, który pierwotnie eksmitował Nimę i jej plemię z Isla Nublar, a także prawdopodobnie zabił kilku tubylców, co doprowadziło do tego, że Nima nienawidziła go. Jego tatuaże oznaczały ludzi, którzy zostali przez niego zabici, jako sposób na przypomnienie sobie tego, co zrobił, okazując możliwy żal za jego złe uczynki. W przeciwieństwie do Billego, Oscar był zaniepokojony o dobro ocalałych i był w stanie poświęcić swoje życie dla reszty drużyny. Decaf był kolegą Billego i Oscara oraz ich pilotem, który tajemniczo zniknął w środku gry, a przed ostatnim epizodem okazało się, że żyje, ale jest sparaliżowany i prawie martwy. Stan taki był spowodowany trucizną Trodona.
Vargas, członek zespołu rezerwowego wysłany, aby pomóc drużynie Billa, został ugryziony przez trodony, a tym samym cierpiał na zatrucie spowodowane przez jad tego dinozaura, co spowodowało, że stracił rozum i zabił całą swoją drużynę. Zanim drużyna Billego zdołała go zdjąć i sprawdzić jego ugryzienie, Vargas został zabity przez nieznanego dinozaura atakującego zespół Billa. Fabuła dodaje kilka wątków od siebie, ale także rozwija kilka, które były już we filmie. Z wątków, które zostały rozwinięte, można wymienić rozszerzenie historii Rexa oraz Velociraptorów. Zwłaszcza Velociraptorów, ponieważ raptory, które atakują głównych bohaterów gry, nie są tymi samymi raptorami, które widzimy w pierwszym parku jurajskim. Są to inne raptory przewiezione z Isla Sorna. Kolejnym wątkiem jest poznanie rodziny Harding i poznanie ojca i siostry Sary Harding z The Lost World. Innym takim wątkiem jest Lizyna. W grze bowiem dr Sorkin pracuje nad antidotum, które ma spowodować, że dinozaury przeżyją bez dostaw lizyny. Ostatecznie udaje jej się spełnić cel za pomocą systemu kanalizacji wyspy, który zaopatruje wyspę w słodką wodę. Rozprowadziła nim antidotum po całej wyspie, lecząc wszystkie dinozaury z przeszłości braku lizyny. Natomiast to są wątki, które były już w filmie i zostały tylko rozszerzone, bo są jeszcze wątki, które są kompletnie nowe. W grze możemy zobaczyć zwierzęta takie jak herazaury czy tylozaury, które nie pojawiły się w filmie ani książce. Ale zdecydowanie najciekawszym zwierzęciem jest Trodon, który ma bardzo rozbudowany wątek. Ale zaczynając od początku. Trodony miały zostać zabite po tym, jak odkryto ich jadowitość. Jednak dr Sorkin ukryła część z nich w strefie kwarantanny, z której później uciekły. Trodony w grze są przedstawione jako kompletni predatorzy. Ich jad paraliżuje i wywołuje halucynacje u ofiary. Same trodony boją się światła i dlatego polują tylko w nocy. Ich odgłosy i zapach przeraża inne dinozaury. W grze jest nawet scena, w której raptory, wyczuwając trodony, uciekają w popłochu. Ale największym kuriozum jest ta scena. Jess, you don't want to see this. Nima, could you? Yeah. Come with me, Jess. Try not to look, okay? His pulse is faint, but it's there. Look for bite marks. Bite marks? Yes, yes, they look just like... Just like the ones Nima had, I know. He's alive, but only technically. He's paralyzed and almost certainly brain dead. This is the venom's final stage. This guy's dressed a lot like you, Billy. Does he have a tattoo on his arm? Like mine? Yes, yes, he does. Laura. Eggs. It is a nest. I thought the structure looked like the nest of a cassowary, maybe an emu, but without eggs, I couldn't be sure. Yes, but they're inside him. If you'd asked me 5 minutes ago, I'd have told you such behavior didn't exist outside of class Insecta, but Laura, now... He's a human being! I'm sorry. You're absolutely right. What the hell's going on over there? Is he alive or not? He's alive, but in a comatose state. Something has laid eggs in his abdomen. Something what?! Tak, dobrze widzicie. Trodony składają jaja w ciałach żywych ofiar jako inkubatory dla jaj. Lubię to. Generalnie widać, że trodony są inspirowane kompsognatami z powieści, ponieważ w powieści właśnie pojawił się wątek jadowitych kompsognatów, których jad paraliżuje ofiarę. I właśnie w taki sposób zginął Hammond w powieści, pożarty żywcem przez kompsognaty. Tutaj po prostu zastąpiono kompsognaty trodonami i dodano kilka rzeczy od siebie. Muszę przyznać, że wątek tych zwierząt jest dość fajny. Fajnie, że twórcy przedstawili nam w roli antagonistów inne zwierzęta niż tylko T-Rex i Velociraptor. To jednak muszę przyznać, że scena z gniazdem w brzuchu żywego człowieka była zbyt groteskowa. Po prostu nielogiczna i zrobiona typowo pod szokowanie widza, co moim zdaniem wyszło trochę zbyt groteskowo.
Poza tym jednak uważam, że wątek Trudonów jest świetny. Do tego dochodzi jeszcze Tylozał i Herazał. Mimo, że te zwierzęta pojawiają się na chwilę, to muszę przyznać, że są zrobione świetnie i pojawiają się w idealnych scenach. A sceny akcji z nimi zapadają na długo w pamięć. Do tego, tak jak mówiłem, w grze możemy zobaczyć miejsca, które nie pojawiły się w filmie, tak jak kolejka górska na skraju klifu, ogromny basen z tylozaurem, albo tunele konserwacyjne z klimatycznymi scenami grozy z trodonami. Z innych wątków można wymienić bombardowanie wyspy, które co prawda nie pojawiły się w filmie, natomiast pojawiło się w książce. Dlatego najprawdopodobniej gra jest kanoniczna z książką, a nie z filmem. Do tego dochodzi też wątek przymusowego przesiedlenia tubylców z wyspy, który, o ile dobrze pamiętam, nie był w książce, to jednak uważam, że tylko Hammond ze książek mógłby to zrobić. Ponieważ w książkach jest on o wiele bardziej mroczny i zależy mu tylko na pieniądzach. Natomiast filmowy Hammond nie jest aż tak zepsuty i jest bardziej przyjazny. Podsumowując, z tej gry aż bije klimat parku jurajskiego. Fabuła jest ciekawa z kilkoma zwrotami akcji i dobrze zrobionymi scenami akcji. A postacie da się lubić i zrozumieć ich motywacje. Tak jak mówiłem wcześniej, oglądając lub grając w tę grę, czułem się tak, jakbym oglądał nowy film z parku jurajskiego. A przypominam, że mówię to w momencie, w którym za rogiem mamy kolejny film z serii Jurassic World. Więc wyobraźcie sobie, jaką ta gra musiała zrobić furorę w 2011 roku, kiedy nikt nawet nie myślał o kontynuacji. Słowem końca mogę powiedzieć, że jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję zagrać w tę grę, to naprawdę polecam, bo będziesz się czuł tak, jakbyś oglądał kolejny film z parku jurajskiego.